Dzień dobry, hej ludziska, cześć, ja jestem Najan, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Łucznikami w Medieval II Królestwem Anglii. Prawdopodobnie jest to już ostatni odcinek z tej serii, bo... No, panowie, nie tędy. Bo uda nam się dzisiaj chyba zrealizować wytyczne, jakim jest zniszczenie Królestwa Francji. Tu aktualnie widzicie bitwę z Mediolanem, aktualnie odbijam jedną osadę, w sumie to nie odbijam, a bronię tej osady, bo tak się składa, że mi ją oblegają, tam na zachodzie chyba, Rennes się to nazywa, no i wyszedłem im naprzeciw, już właśnie aktualnie ich siekam. Dobra, oczywiście generałowie, standardowo poza walkę, get the fuck out man, tu już widzę, że jest rzeźnia, to przyspieszamy. Czeka nas dzisiaj generalnie bitwa o Marsylię. No, najchętniej bym chciał, dobra, o, to możemy ich dobić w sumie. Najchętniej bym chciał w tej bitwie, żeby nam wyszli naprzeciw, ale no, może być tak, że będą chcieli się bronić. No i nie wiem, co wtedy zrobimy, bo szturmowanie łucznikami to jest samobójstwo, to w ogóle nie wychodzi. No nie wiem, jak to wymyślimy, ale mam nadzieję, że jakoś tam pójdzie w miarę okej. Okay. Dobra, to wyszło tak. O, jest Gites. Wychodzimy z bitwy. Teraz muszę szybko wzmocnić ponownie osadę na wschodzie, chyba Angers. Tak, to był Rennes. No i Gites. Ale chyba nie dojdę i mogę mi ją teraz oblegać i to może być nieciekawe, no to proponuję iść, nie, idziemy na drogę, albo nie, idziemy do miasteczka, tam się ufortyfikujemy. Przy okazji bym potrzebował jednego szpiega, żeby bronił osady, no ale kasy jak na razie nie mamy. No nie wiem, zobaczymy, może poczują się, kurczę, odważni i wyjdą nam naprzeciw, ewentualnie zabiorę część jednostek z armii i będę ich szturmował mniejszymi siłami, wtedy ich sprowokuję do wyjścia, bo się poczują na równi, a jestem w stanie raczej na luzie dać im radę też w tym stylu, tylko tak, tu generalnie jest całkiem, powiem wam, problematycznie, bo port przy forcie Caen jest przejęty przez Mediolan. No i lekko robią się schody, no ale dobra, mam nadzieję, że tutejszą armią damy radę wroga zdominować. Zobaczmy zatem, co się wydarzy ciekawego. No i czy też książę francuski, w sumie to już jest król, ruszy na odsiecz, czy nie ruszy? Ten, co jest przy Brudzi. Nie, stoi tam dalej. No jakby się udało gościa... O, atak mamy. Udałoby się gościa skosić, to też byłoby nie najgorzej. Też zapytacie pewnie, co będzie zamiast tej serii. Plan jest taki, żeby wrócić do odcinków top 5, najlepsze mody, jakieś bitwy specjalne. Co sobie pogramy? Już myślę, że dzisiejszego dnia, kiedy też nie ma streama, zamierzam zasiąść na trochę do nagrywania, nagrać jakieś tam filmy z Attili na Rise of Mordor, nagrać coś z Warhammera. Takie tam plany, mam nadzieję, że uda mi się to nagrać i byście od razu to zobaczyli gdzieś w tygodniu. Dobra, no i widzę, że kolejny generał chyba się pojawił. A nie, tutaj było trzech. Okej, okay, no i co? Nie ruszają na Angers. O dziwo, nie ruszają. Dobra, no to z nimi jest spokój. Na sam koniec można będzie też odkryć mapę i zobaczymy, co tam się dzieje. Przy okazji York, zobaczcie, się burzy. I to bardzo się burzy. Oj, oj. Krucjata z sukcesem. Kto zdobył? Pokażcie, Polacy? Polacy. Polacy w Medieval dosyć często. I państwo papieskie atakuje Hiszpanię. Sojusznicy, tylko... Oh my goodness, no właśnie, zobaczcie, dwóch sojuszników. No teraz pytanie, po której stronie się ostaniemy? Czy dołączymy po stronie papiestwa do wojny z Hiszpanią, czy nie? W sumie to wiecie co, nie ma różnicy. Nie, jestem lojalny, oleć papiestwo, get the fuck out, i tak kurczę nas papież nie lubił. Natomiast w tym miejscu, tutaj trzeba się dobrze zastanowić. I faktycznie nie wiem, czy nie zrobię takiego myku, że nie połączę sobie tej armii, byłoby prościej, i nie zabiorę tych pobijanych jednostek. No właśnie, załóżmy, zabrałbym może tych tutaj i ich na razie cofnę. Na razie ich cofnę na save, na most. Dobra, żeby tylko się nie zbuntowali. No i czymś takim będę to oblegał. Jak mi wyjdą, to wydaje mi się, że i takich wystrzelam na spokojnie, a zależy mi, że mi wyszli naprzeciw. To jest mega ważne. Tu zaś, zabójco, idziesz na króla Germaina, przywódcę frakcji. Race pogorszone, to wiemy. Wojna wypowiedziana, spoko. Dużo się też jednostek zrobiło. Kamienny mur. O, ile się naprawiło w budowli. Tylko ten York, kurczę, mnie nie ciekawi. No właśnie, podatki zmniejszyć, co to ma znaczyć? No i może zmniejszyć też zarządcę. Może ten drugi będzie lepszy. No, chyba jest nieco lepszy. Ty lecisz, kolego, do Nottingham i proszę bardzo, flotylla polska gdzieś tam się przemieszcza. Czy byłem w stanie jednostki zapakować i od razu je zdesantować? Wydaje mi się, że nie, więc... Na razie do portu, panowie, się pakujecie. Ostrożnie, ale się pakujcie. W Angers proponuję doszkolić, albo wiecie co, połączmy to oddział, będzie szybciej. I doszkólmy tych, których mogę. Następnie bierzemy tych gagatków tutaj w Reims. Troszkę brakuje
brakuje zadowolenia, mogę im coś wznieść, nie wiem, może burdelik, może ratusz miasta, żeby już nie było takiej rozpusty. Tutaj bierzemy strzelców i strzelców od razu wyślę, tylko żeby się nie zbuntowali, to jest ryzyko, do Angres, o ile w ogóle zdążą dojść. Pewnie nie zdążą, ale to wyślij po prostu w tym kierunku, niech będzie. W Tuluzie, zobaczcie, werbunek jest jednostek elitarnych, okej. To się może przydać. Opancerzenie miecznicy, 14 ataku, ja! I tylko 105 do trzymania. Jaki ten podstawowy medieval jest po prostu prosty! Ludzie! To znaczy, że komputer tych elitarnych jednostek nie robi. No naprawdę, jest to jeden z prostszych generalnie Total Warów. Tak, do nauki, medieval, podstawowy. Okej, tam nas oblegają, w tym Reims, może będą szturmowali, ale czymś takim nie mają szans najmniejszych czegokolwiek zdziałać. Tu się widzę buntownicy pojawili, no to pytanie, czy złapią haczyk? Ja to robię na save, bo jeśli się zbuntują, to wczytam i dołączę, bo nie chcę, żeby się zbuntowali. A mam nadzieję, że wyjdą mi naprzeciw. Zobaczymy zaraz. Hiszpania też powinna nas lubić. Jako, że wiecie, sojusz z nimi, że tak powiem, podtrzymaliśmy. Tylko teraz, czy to będzie wojna z papiestwem, czy po prostu sojusz zerwany? Bo jeśli to jest wojna z papiestwem, no to nie. Co to było, widzieliście? Cała armia papiestwa się chyba zdesantowali. No i sycylijska księżniczka. Dalej coś próbujesz. Kurde, belek kobieto, co ty tam kminisz? No i niestety chyba będziemy musieli brać głodem Marsylię, naszą ostatnią twierdzę, którą chcę przejąć. O, chyba jak rozjem to biorę. W ciemno biorę, panowie. Na pewno wasalstwo. Na pewno wasalstwo. No, spieszę, chłopie. Get the fuck out. Ma ze sojusznika cesarza, to się czuje pewny. Ty, ale jakby się udało skosić tego króla. Szansa jest niewielka, no to tak naprawdę nie trzeba byłoby Marsylii zdobywać, bo tam już chyba nie ma żadnego członka rodziny, tak mi się wydaje. No i to Renes się denerwuje. Kurde bele. No, Mediolan nam wjechał mocno. Ale to i tak są takie bitwy na luzie do wygrania, jeszcze dość wsparcie z Londynu. No, to w ogóle pójdzie gładziutko. O, i tu się pojawili. Patrzcie, ale oni się panoszą. Dobra. No i zaraz zobaczymy, jak ewentualny automat by wyliczył Marsylię. Bo nie wykluczam, że tego nie przyjmę na automacie. Nie wykluczam. Jeśli, no, miałbym czekać te tam 8 tur, to wolę chyba to chapnąć tak normalnie na lajcie. No właśnie, bo tutaj... poważnie. Poczekajcie. Na razie nie będę atakował. Już tam kistą klątwą. No i rozym. A, no to widzę, że zerwałem generalnie sojusz z papiestwem po to, żebym chyba relacje, żeby oni się dogadali. No to superanckie. Okej, ty chłopie, masz kuszników, mocna znowu armia, to proponuję się wycofać do Bordeaux, ewentualnie wojska stąd, powiem wam, że chyba weźmiemy w Londynie, tylko nie wiem, czy jak zabiorę tego generała, to czy się nie obrażą, zobaczmy. Nie powinni, a jak dołożę ciebie tutaj, to się obrażą lekko. Co? Oj. 65, to w sumie tragedii nie ma, wiecie co? Jakbym dołożył tutaj jakiś jeden oddział. Poważnie. Jeden oddział tutaj. No to już jest lepiej. Kolejny możemy jeszcze. No i jest fajnie, więc wy pakujecie się na okręty i lecicie na Angra, żeby troszkę odciążyć nasze twierdze. Na Caen, przepraszam. Dobra, natomiast zabójca. Chłopie, czyni honory. Zobaczmy, to będzie wąż? Nie, pewnie coś mnie drzwiami znając życie. Ale przeżył, okej. Jest w porządeczku. No i w tym miejscu, co byśmy chcieli zrobić? Co to jest za armia? Troszkę jazdy ci kusznicy. Kurde bele, oni mega fajnie wyglądają. No jest to groźne wojsko. Tutaj też są groźni. No myślę, że się chyba wycofam do Bordeaux i tutaj uformuję nowe jednostki. A tu zaś co mnie atakuje? Co to kurde bele jest? Trzy oddziały, dwa jakieś oddziały. Zobaczmy się kogoś. Co to do nas zmierza? Piechota. Spierzone lance z Peratę. Też fajni. No to trzeba byłoby, wiecie co? Zagramy sobie tę bitwę. Trzeba byłoby ich tak wykajtować troszkę. Znaczy biegać lewo-prawo, żeby nie dali rady nas dogonić w walce wręcz. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Żaden problem. Okej, no to nawet jakbym się ustawił tak, nie, pewnie nie będą w zasięgu, no to stoimy normalnie tak, o, klasycznie, wyłączy sobie uciekanie bez uciekania, kiedy wróg podejdzie, no i lecimy wam naprzeciw. Zobaczmy te oddziały, co? Którzy to są? To są ci tutaj chyba. O, zieloni, fajni, ale w ogóle pancerz, powiem wam, że no, full płyta, kurde bele. To jest taka elita, żeby nas zmiażdżyli, jakby chcieli. To mi się ustawię tak, że jedno gdzieś na prawej, ty gdzieś chłopie na środeczku, ty gdzieś po tej stronie. Jak nam podejdą, no to automatycznie będę się kitrał do środka, za mury.
ale widzę, że się żeście tak ustawili, to na spokojnie podejdźmy sobie grupą troszkę bliżej, żeby już wyłapać wroga w zasięg. No i kluczem do sukcesu będzie podzielenie mojego wojska. To jest taki minimum. Co, już strzelają czy nie? Jeszcze odrobinę, dwa kroki do przodu. I chyba ostro się zaczyna, tak? Tak, strzelają, świetnie. Teraz zobaczmy, czy w ogóle my mu coś robimy w tego pancerze płytowe. Uwaga, nie, dobra, ładnie trafiamy. I chyba się też wystrzeli, co? Chyba się jeszcze da wystrzeli, co ciekawe. Ta. W ogóle nie podchodzi. Ale oddział doskonały. Cholera jasna. I to w ogóle w tym okresie, to jest dopiero początek tego. To jest chyba 12 wiek jeszcze, czy 13 będzie. No ale i taki szacun, że takie pancerze płytowe. No taki pancerz płytowy kojarzy mi się z końcówką wieku 13, może początek, może 14. Chociaż w sumie w 14 już takiej chyba w pełni płyty, w pełni nie używali. Tam wiadomo, na ramienniki, na kolenniki, hełmy i tak dalej, ale chyba korpus chyba kolczy dalej. Chociaż nie jestem pewien, 15 to już na 100%. To już full płyta, koniecznie. Dobra, wycięci, panowie. Proszę wyciąć. O, to się ostatnia trójka trzyma. Dobra. Kurde, bele, tyle strzał dostali. Szkoda, że te strzały nie zostają w ciałach. To byłoby ciekawe. No i najlepsze jest to, że prawie cała amunicja na to poszła. No, to teraz tracę specjalnie kasę, niepotrzebnie. To może, wiecie co, jego oleje całkowicie. Wy nie strzelacie, podejdę troszkę bliżej i zacznę już strzelać w tą milicję. Dobra, do przodu. No i walimy w tych teraz. Okej, ci pójdą, no dwa razy szybciej. Teraz wiecie, kasa milicja. Zmęczyli się panowie, o kurde bele, pora, strzelamy. No, jak podejdą, to już w walce wręcz dam im radę. Też wątpię, że w ogóle podeszli. Chyba nie podejdą, co? Wstrząśnięci? A jednak podeszli, ale się złamali pod koniec. No i fajnie. Wróg odparty z tego miejsca. Ale nas tak zaatakowali, żeby zaczepić, żeby wiecie, odciąć dochód. To jest taka sprytna zagrywka. Na komputera nie ma sensu z perspektywy gracza tego używać, bo i tak komputer ma tyle finansów, że mu to tam rybka. Ale jeśli graczowi się odetnie w ten sposób dochód, to już jest takie całkiem bolące. Całkiem bolące. Dobra, jeńców oczywiście nie bierzemy. Pytanie, co robimy z tą Francją? Co, wydaje mi się, że chyba... no mercy, że chyba ich zaatakujemy i po prostu będziemy to szturmowali. Poczekaj, zapiszmy grę, zobaczmy co się stanie. Panie papieżu, kij z tobą. Ewentualnie bym to na automacie spróbował, ale pewnie nie wyjdzie, co? No właśnie, wiedziałem, że nie wyjdzie. Automat jest taki zakłamany, no to nie, no to oblegamy ich i tyle. Odstępywać na pewno nie będę od oblężenia, bo chcę ich zniszczyć. Ilgazi, jakiś pewien Seldżuk. Chcę ich wziąć, a to ile trwa? 7 tur, no nie tak źle w sumie. Tragedii jako taką nie ma. Dobra, do tego umocnimy sobie tutaj jednostki. Tych możemy przeszkolić, w sumie to nie ma sensu. Albo w sumie... No dobra, przeszkół się chłopie. Wyrobujemy nowe jednostki. Wy uderzycie na to. W Nottingham poproszę kolejnych naszych strzelców. O, zobaczcie, trójka akurat tych, tych najlepszych się zrobi. No i wyczuwam, że będą szturmy. Tutaj jest ta. Jest oczywiście ekskomunika. Mnie to papież w ogóle nie znosi, że i tak powie dostanę, ale... Olać to. Mam nadzieję, że kolejna krucjata nie pójdzie na Londyn, bo może. Nieraz mi się zdarzyło, że poszła krucjata na Frankfurt, na cesarstwo. Ale na Londyn to nie do końca. Okej. Okay. Dobra, kij z tą flotą. Ważne, że jednostki się zdesantowały. Najważniejsze. I zobaczmy, co Mediolan zrobi. Czy odstąpi? Powinni odstąpić z Angers i ruszyć na odsiecz KN. Bo KN bym wziął na automacie, no ale zgaduję, że ta armia tutaj im dojdzie na czas. Na pewno dojdzie. Dobra, Hiszpanie. A widzę, że ten papież to chyba niespecjalnie szykuje się opuścić Saragossę. On tam będzie kontrolował. Zobaczył, czy inkwizycja hiszpańska dalej funkcjonuje. Panowie w czerwonych tych szatach. No i teraz pewnie klątwo będzie, co? No właśnie, z KN odstąpili. Okej. Okay. To będzie bitwa? Łe! Bardzo chętnie stoczy ją. Kolego. Ale fajnie, bo wyjdzie mu garnizon z miasta i odbije KN. Zarąbiście, kapitan, co? Co ten chłopie masz? Trzy razy kusznicy. Kurde, jestem bardzo mocny. Powiem, że nie wiem, czy oni mnie, szczerze mówiąc, nie wystrzelają ci kusznicy. No, mam mocnych tych wolnych łuczników, ale oni mają lepsze pancerze. No to spróbujmy, może wypali, zobaczymy.
tym razem, jako że to ja się bronię, no to mogę na nich poczekać. Oni muszą podejść, a tam wygodnie w lesie sobie za palami będę czekał. No i mam nadzieję, że uda się tych kurzników wystrzelać. Najgorsze będzie, jeśli oni pojedynczo się rozstawią, no i będą korzystali z tego luźnego szyku. Ale myślę, że moi wolni łucznicy powinni ich zdominować. Zobaczymy, na pewno jazda nie jest groźna. Mamy jednak przewagę liczebną, on ma tylko 6 oddziałów, ja mam, no, 9. No to jest nieco więcej. Dobra, ty głupie uciekaj. Wycofaj się, tylko kurwica, zobaczcie, nie mogę go wycofać, bo on idzie w zupełnie złym kierunku. I nie o to mi chodzi. I czy ty już do mnie strzelasz? Nie mów. Nie no, nie strzela jeszcze. To na co czekasz? Może na wsparciu generała? A, jeszcze się nie wszyscy ustawili. Poczekajcie, tylko ja bym chciał tego, kurde, gagatka wycofać, żebyś w tym miejscu, kupie, w tym miejscu. Pierdolę, no dobra, no to on wyjątkowo go nie wycofam, ale no nie chce się wycofać. Natomiast tutaj nieprzyjaciel powoli podchodzi, powolutku do nas zmierza. No to może się troszkę pod kątem do niego ustawię, żeby strzelanie było efektywniejsze, co wy na to. Mam nadzieję, że to będzie faktycznie efektywniejsze. Jest też las, więc no, mam naturalną ochronę. Dobra, no i jak tam to idzie? No jak na razie to powiem wam, że to jest rzeźnia. Oj, oj, oj. Oj, jazda jeszcze nie widzi, na co jedzie, jeszcze nie widzą. Jak na razie to my ich dominujemy totalnie. To jest wręcz wyrzynanie. O, nie po co mnie tak jeździ, bo naszą ammę traci. Ammę. Dobra. Zależy mi, żeby to kolesia wyciąć. Mogę mu się o zamku oblegać. Jeśli w pień pójdzie ten oddział, a zamierzam to tak sprytnie zrobić, żeby wstrzymać nimi ostrze i dopiero później go uaktywnić, jak będzie blisko, aby się kompletnie nie przegrupowali. No i co? Powoli nas dziesiątkują. To może się też ustawię w tej luźniejszej formacji. No będę dużo mniej podatny na ostrzał, a na tym mi całkiem zależy. Czy wy to mieliście w walce wręcz? Poważnie? Dobra, wy też możecie dać tą formację. Okej, okay. Wy na razie nie. Czekajcie, no i wymiana ognia, no zobaczymy, kurczę, no wygra lepszy, tak? Tutaj no, większej strategii chyba nie będzie, no bo jak do nich wyśle jednostkę, to pewnie mi ją ostrzają masakrycznie. Ale no, póki co, amunicja prawie połowa zeszła. A jeszcze armii połowy nie zabiłem, no troszkę to ze sobą nie współgra, ale ich masakrujemy. No, jednak angielscy royaliści, kurde bele, dominują. Tak, myślę, że wygramy. Przez chwilę powiem, myślałem, że kurde, może być ciężko. Jednak to kurznicy genuejscy, ale koniec końców jest ok. No to wy byście się fokusowali w tych tutaj, bo pewnie ci strzają w tych pojedynczych i dużo na tym ammo tracę. A wolę walić w tych, co są gęsto ustawieni. Widzieć może w tamtych, no i wy też gdzieś tutaj. I tak będzie o wiele lepiej. Na razie będziecie nie strzelać w tego kolesia. Jego zniszczyłem później. Otoczymy go całkowicie. Jak się otoczy jednostkę z każdej strony tak bardzo ciasno, to wtedy walczy do śmierci. To jest najgorsze, bo nie mają gdzie uciec, po prostu muszą walczyć. Więc to jest taka też ciekawostka, porada. Żeby nigdy nie sprawić, że wróg będzie maksymalnie ściśnięty, bo nadzwyczajniej większe straty się poniesie. Dużo większe. No i widzę, że chyba zobaczcie, wróg wycięty, co? No zmasakrowani, kurde bele. A to jeszcze nie są łucznicy z Sherwood. Oni są, mają lepszy atak, ale chyba mniejszy pancerz. No ale za to też mają większy zasięg i damage. Chociaż z tym zasięgiem nie jestem pewny. Ale jest ich dwukrotnie mniej. No i to już jest duży minus. Dobra, spękują czy nie? Patrzcie, zostało ich trzech i dalej walczą. To wytrwali Genuńczycy. Mi się powoli wręcz kończy amunicja. A to może wyjdę im normalnie naprzeciw. Po prostu walcząc wręcz. Chyba, myślę, że możemy śmiało taki myk zrobić. Teraz się dopiero zdziwią, co? Świecz będą uciekali. No, uciekają. A, ja to zaraz ich dorwę. No, złamani. Okej, ci spękowali, panowie. No to w takim razie, ustawmy się tak, żeby otoczyć maksymalnie te włócznie. Żebyście wy nie strzelali, to jest bardzo ważne, wy też nie. I dopiero za chwilę. To poczekajcie, tych ustawię lekko do tyłu. Te trzy oddziały będą od lewej flanki atakowały, a te trzy od prawej. Musimy go maksymalnie toczyć. No troszkę to na odwrót zrobiłem, ale no niech tam będzie. Poczekajcie, bo nie zdążę. Dobra, biegnij tam. Ty walcz już. Ty masz brać na plecy, wy macie zacząć strzelać. No i trzeba ten oddział po prostu wyciąć w pień. Chociaż nie wiem, czy to nie jest tak, że jak ci uciekną kusznicy, to też wejdą do zamku. Może tak być, no, ale ty to już wezmę na automacie. To jest żaden problem. Chyba, że wsparcie znowu doślą. No zobaczymy. No najlepiej byłoby wyciąć ich całkowicie w pień. To byłoby najlepsze, no ale no, tak nie zrobię, bo kiedy uciekną. Mankament grania bez jazdy. No właśnie. Okej. Uciekają. Przyspieszmy troszkę. No i wyrzynamy, panowie. Wyrzynamy. No mercy. Wszyscy normalnie siekamy. Stresuję, to jest dużo, kurde bele. Kto jest szybszy, my czy oni? No teraz zobaczymy. Oni są szybsi na dłuższą metę. Aj. I co? To już? Jeszcze może się uda?
Nie uda się. No okej. Dobra, ale zwycięstwo. Odparliśmy agresję nieprzyjaciela. Goleńska milicja, oczywiście strać. A, jakieś stracę, no to oczywiście, to jeńcy nie będą. No i zobaczcie, kolejną armię dosyła i to są 3 oddziały z tego co wiem. No to tych też zmasakrujemy, jak chcą koniecznie to wygrać. To jest większa szansa, żeby się udało znowu wyciąć garnizon. Pokaż mi to, chłopie. 301 ludzi i ty masz... Ej, czekaj. Ty masz więcej jednostek. No, w każdym razie i tak to raczej wygrał na pewno. Wydaje mi się, że na 100%. To wrócę do was po tej bitwie, żeby już czasu nie tracić, bo chciałem w tym odcinku zakończyć całkowicie serię. No to bitewka w zasadzie wygrana, ale na początek musiałem zniszczyć jego rycerzy feudalnych, bo jestem przekonany, że jeśli oni by zaczęli tłuc moich łuczników wręcz, to bym szybko tę bitwę przegrał, a tak udało się, no ponosząc spore straty, ale jednak uda się prawdopodobnie to wygrać. No i ci, co nie mają już amunicji, mogliby w zasadzie ruszyć dalej do walki wręcz, bo nie wiem, czy jest to mądre trzymanie ich tak teraz na tyłach. Dobra, to w ogóle proszę wyciąć tych gagatków. O, generał poległ. No i patrzcie, ruszyli do nas do walki wręcz. No i jak się od razu pasek przewagi nieco na korzyść mojego oponenta przechylił. Dobra, to nie wiem, możemy chyba tymi, co nie mają do walki ruszyć, co? Czy nie? Ci są biegnący. Dobra, słuchajcie, let's go! Do walki, pół armii stracone. Wiecie co? Wszyscy atakujcie ich normalnie. Myślę, że się to zrozumiałem błyskawicznie. Fajnie, fajnie, bo odstąpiono przez to od dwóch oblężeń. I to jest zarąbiste. Nie wiem tylko ile uciekło tej milicji, 11. Znowu ilość ich tam uciekło. Musimy cały oddział wyciąć 5, żeby no nie dał rady, no ale okej, no mam nadzieję, że uda się i tak ten zamek odbić. Chyba, że kolejną armię skądś wyczarują i przyślą. Dobra, no, jeszcze coś tam gonimy. Warto jeńców łapać, bo te, co złapiemy, no to oni będą w niewoli i wcale nie wrócą do miasteczka. A, tam już kij z tym, nie chce mi się. Dobra, pełne zwycięstwo, tak to wygląda, proszę bardzo. No, powiem wam, że ta bitwa mogła być przegrana. Gdyby się dobrali ci feudalni, to raczej bym nie zmietnił. Raczej tak. No i co? KN, co teraz macie? Może kolejna armia, trzecia, może ta naprawa od Angers teraz ruszy. Tego już nie wygram, już zbyt ta armia jest ranna. No zaraz zobaczymy. Nie, już niczego nie dosyłają. Bardziej martwi mnie natomiast Rennes, że tam się niepokoją. Jest na czerwono. Kurde bele, w tej prowincji chyba nędza może mocno dominować. I widzimy jakiegoś papieskiego kupca. O, dzień dobry! Nie wiem, czy wiecie, co to oznacza. A, pierwszy gadziu jeden. Nie wiem, czy wiecie, co to oznacza. 17 ataków wręcz, no gdyby oni tylko mieli pancerz. Ja pierniczę. To jest po prostu miód, są drodzy, ale to jest... Ale 5 tur trzeba czekać na jeden oddział. No bierzemy od razu, no w ogóle nie ma co się zastanawiać, bierzemy koniecznie. Misja nieudana, kij z tym, no mam nadzieję tylko, że nie, że im umrze ten... Właśnie, ty ile ty masz lat, kolego? Może niebawem się zjednoczy z najwyższym. 58, no to kurczę nie jest zbyt, nie jest, że tak powiem, zbyt stary. No, może uda się tego pana znowu ściąć. O, będzie zrzucenie. No błagam. Aaaa, najgorzej. Ale przeżył, okej, nie ma tragedii. Wzrost cechy to mnie nie interesuje. Raport końca tury, no to słuchajcie, nie wiem czy nie zrobię teraz takiego myku, że w ogóle, to może ten zły zarządca. Może to on powoduje niepokoje. No nie za bardzo. Teraz jest 45. To było chyba lepiej. Przy tym jest ile? 45? Nie, ten najlepszy był. Poczekajcie, to w takim razie zabiorę tych dwoje. Tak? On był najlepszy? 30. Kurde, który to miał więcej? To nie było tak, że któryś miał 50% na start? Nie, no miał 50% na pewno. Ile ty masz, gościu? Ty masz 45. No to musiał ten mieć te 50%. Czy nie? Chwilę, bo ja już nie wiem. Już mnie to... dobra, wracasz chłopie ty, nie będę się z nimi tak bawił. No i wyślimy sobie jednego pana mniej więcej do Angers, bo tam zobaczcie, nie mam kolesia. A, bo to chyba chodziło o ilość tych jednostek w mieście, dlatego tak to było. No i KN w zasadzie można spróbować sieknąć, tylko szkoda, że nie mam żadnej, nie wiem, najemnej artylerii. To bym to bez oblegania wziął, a tak to ci na pewno... Ty, w które nie dojdą, zobaczcie. Nie dojdą, no to panowie, spróbujmy to sieknąć. Dobra, zobaczymy. Co to kuźwa jest? What the fuck? Panie Abdullah! Ty, no tego się totalnie nie spodziewałem. Co jak co, ale tego się cholera nie spodziewałem. Desant Maurów. Ale jajca. Ja pierniczę. Nieźle.
Powiem wam, ludziska, wow! Ha, ha, ha. No to chyba Tuluzę oddamy, na to wygląda. O i chyba Tuluzę zdecydowanie sobie oddamy. Nieźle, nieźle. Londyn znowu się niepokoi. Jest 70, no ale dołożę teraz tych panów, no i powinno być, no, na styk. Też to miasto jest takie, zobaczcie, niepokojące. York się niepokoi, kurwica jasna. To nie jest jakiś debuff przez ekskomunikę? A 20%, jasne. Oczywiście, zapomniałem, że ekskomunika też to powoduje. To musimy koniecznie jakiegoś zarządcę dać do Yorku, albo może, nie wiem, z Edynburgu, wymienimy ich, może będzie lepszy niż ten. Pokaż, 55, no, chyba jest ciut lepszy, co? Dobra, niech będzie tak. Dobrze, tutaj na razie więcej łuczników, może tych tanich, żeby troszkę listę zapełnić. Wydaje mi się, że wrócę do was, jak będę miał już okazję, żeby zdobyć Marsylię. No, wydaje mi się, słuchajcie, że nie ma co takiego czasu, bo to będą w międzyczasie zbędne bitwy z Mediolanem, pewnie obrona osady przed cesarstwem, no i tyle. A myślę, że zobaczymy się ponownie, kiedy Marsylia będzie upadała. No, na razie, do zobaczenia. Wojna! Jegomość Abdullah niestety nie skręcił na Hiszpanię i postanowił nas sieknąć, no ale no już kij z tym, chłopie, bierz sobie tą Tuluzę, mi ona tam nie jest potrzebna. Z kolei myślę, że wezmę tą Marsylię chyba na automacie, bo wydaje mi się, że powinienem dać radę. W ogóle próbował mnie i ten Inkwizytor skasować, ale mu nie wyszło, na nasze szczęście. Tu się teraz w Edynburgu niepokoję, bo zabrałem zarządcę Edynburgu, powiem wam, do tego miejsca i gości jest jakiś po prostu bogiem. Ten kolo największe niepokoje jest w stanie ogarnąć, mi się to bardzo bardzo podoba naprawdę, więc trzeba tutaj pomiędzy tym tak fajnie manewrować i myślę, że chyba możemy wykonać ruch ostateczny. To pozwólcie, że sobie może skipniemy, jakieś tam zaślubiny, raport rekrutacji. Może uda się jeszcze, wiecie, skasować tego gagatka. Zobaczmy, królu, no cześć! Na koniku jedziesz. Już jest powiadomienie, zobaczcie. A nie, jeszcze nie jest skończone. No i co? A, gleba. Dobra, no to drodzy państwo. Awe. Powinno wyjść. Thanks to... Nie wiem, William Wallace, ktokolwiek. Francja została oficjalnie zniszczona, czy tak? Tak, udało się. Ja pierniczo, zajęło mi to tyle tur, mega długo. Jestem przekonany na 100%, że gdyby nie ten pieprzony Mediolan się do tej wojny wmieszał, to ja bym dawno posiadał cały ten region, cesarstwo, zrobiłbym w międzyczasie inwazję na Duńczyków. No ta krucjada była też jednym wielkim failem, bo cała armia poszła się za przeproszeniem. No i to mnie mega też opóźniło. Generalnie, tak już podsumowując powoli challenge, gra uczniami jest mega prosta, niekiedy brakuje, aż bardzo brakuje tej jazdy, ścigania wroga do dobijania, ale bitwę, jak widzieliście, każdą bitwę jestem w stanie prawie że wygrać, niektóre nawet prościej, niż gdybym używał jednostek piechoty, bo te jednostki wręcz, no, się odbijały od tych strzał, no i to było przepiękne po prostu. Natomiast osad 14, no to prawie że 15 osad by się liczyło pod to pomniejsze zwycięstwo, jakbym, załóżmy, jeszcze sięgnął tą Brudzie, która jest, zobaczcie, no, wręcz za darmo, albo ten Paryż, dał radę to zrobić na spokojnie. Na przyszłość w tego typu challenge'ach będę wybierał pomniejsze zwycięstwo, a nie długie, bo te długie są strasznie, no, strasznie długie i się ciągną bardzo. Zatem zobaczmy teraz mapę, jak to się prezentuje. No, proszę bardzo, Giza należy do Polaków, ale widzę, że to jeszcze Sycylia się czai, cała armia. No, raczej panowie Fatymidzi, czy to jest już jaki rok to już jest? To jest rok... to są już Ayyubidzi. No, raczej myślę, że to odbiją. Mongołowie natomiast, no, lekki wjazd, lekki, w Turków zrobili. Tutaj zobaczcie, jeszcze armię krzyżowców pozostałe tutaj zostały w Azji Mniejszej. No i Mongołowie teraz czasem będą przejmowały cały ten region. No i prawdopodobnie Turków zniszczą, kalifat raczej też, bo kalifat się często rozrasta, ale niekiedy utracili dwa chyba najważniejsze i najbogatsze miasta, czyli Kair i Jerozolimy. No jeszcze Aleksandria jest bogata, Akka, ale te dwa wydaje mi się, że mogą być najlepszymi ośrodkami handlowymi. Jak w ogóle stoimy na tle innych frakcji? To jest też bardzo ciekawe, zobaczmy sobie. No, Francja to wiadomo, Niemcy są silniejsi, ale to są Niemcy, nie są z OP. Hiszpania jest słabsza, Wenecja słabsza, Sycylia słabsza, Mediolan ciut słabszy, okej. Okay. Szkotów nie ma, Bizancjum silniejsze, to jest Bizancjum. Ruś generalnie powoli się rozpędza, ale się rozpędza. Maurowie słabsi, Turcy słabsi, Egipt słabszy, Duńczycy są słabsi, Portugalia słabiutka, Polacy słabi, Węgrzy. O, Węgrzy, wow, nieźle, papiestwo słabiutkie. No i oczywiście Mongołowie. Oj, ten nagły, zobaczcie, wzrost. Nie. A jak na tle, załóżmy, wojsko, to Mongołowie totalnie dominują. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tak średnio. Produkcyjnie jesteśmy bardzo
Nie ma nas. A dlaczego aż tak? O kurde bele. Ale za to zobaczcie terytorialnie. Najlepiej stoimy, najlepiej. Myślę, że tą kampanię dało się zagrać dużo lepiej. Jakkolwiek było moje to z ręką na sercu pierwsza kampania w czystym medievalu bez modów. Poważnie. I po tym jak zdobycie Anglii było tak banalne, to się poczułem mega pewnie, przez co olewałem niekiedy zagrożenie strony Mediolanu. Ale Mediolan jest najlepszą kontrą, wydaje mi się, na nasz typ armii. No nie, może Mongolowie byliby lepsi, bo mieliby tą jazdą nas... Nie, jazda by się nadziewała na pale. To myślę, że Genua, znaczy się Mediolan, jest chyba najlepszą frakcją do walki z samą armią łuczników. Natomiast to byłoby na tyle. Co do kolejnej serii, jaka się pojawi, to nie będzie kolejnej w najbliższym czasie tego typu, bo zamierzam te luki pomiędzy odcinkami z Roma Dwójki obecnie zastąpić filmami typu top 5, najlepsze mody, jakieś bitwy, to co wam mówiłem na początku odcinka, żeby nieco to urozmaicić, bo już jest dłuższa przerwa od tego typu filmów i myślę, że czas najwyższy chyba do tego powrócić. Też byłoby to całkiem zdrowe dla kanału. A co to w ogóle do Medievala, no to... No, kiedyś pewnie jeszcze zagrałem podstawkę, ale raczej, chociaż w sumie nie wiem, raczej wolałbym grać na takich modach jak Stainless Steel, Bullet Steel, chciałem powiedzieć Parabellum, nie, to nie ta gra, Bellum Crucis, tego typu modyfikacje wydaje mi się być dużo, dużo ciekawsze. No to co? Dziękuję serdecznie za oglądanie. Możecie zostawić ocenę pod filmem, komentarz i subskrypcję oraz wpadnijcie na Facebooka, wpadnijcie na Discorda, linka czy standardy w opisie. Ja się z wami żegnam, na razie, hej, cześć, trzymajcie się.